elektronika jest nowym kierunkiem studiów inżynierskich na Wydziale Transportu i Informatyki Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Mechatronika jest dyscypliną naukową łączącą inżynierię mechaniczną, elektryczną, komputerową, a także automatykę i robotykę. Mechatronika jest jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin, a inżynierowie mechatronicy są poszukiwani na rynku pracy przy konstruowaniu wszelkiego rodzaju urządzeń, od prostej wagi kuchennej, aż do złożonych procesów przemysłowych. W XXI wieku większość otaczających nas urządzeń stanowią urządzenia mechatroniczne. Doskonałym tego przykładem jest ten oto samochód elektryczny. Posiada on możliwość ładowania z systemu fotowoltaicznego. Przedmiotowy carport fotowoltaiczny został zaprojektowany oraz wykonany w ramach zajęć laboratoryjnych przez studentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji. Inżynier mechatronik powinien posiadać takie umiejętności jak diagnostyka takich urządzeń, jak sterowanie nimi, integracja komponentów w urządzeniach złożonych. Ponadto bardzo ważne również są kompetencje społeczne wśród takich inżynierów, dlatego że bardzo często pracują oni w grupach. Inżynier mechatronik myśli systemowo, ale w sposób nieszablonowy. Potrafi sformułować problem i rozwiązać go, korzystając z narzędzi z różnych dziedzin techniki. Inżynier na pewno jest zawodem przyszłości, gdyż towarzyszy nam jako ludziom bardzo wiele obiektów technicznych w naszym życiu. Od budynków, po pojazdy. Są one coraz bardziej skomplikowane i wymagają wielu kompetencji do tego, żeby je obsługiwać, naprawiać, nie mówiąc już o tym, żeby je projektować. W związku z czym, póki na tym świecie będą obiekty techniczne, potrzebni są inżynierowie, którzy będą się nimi zajmować.